Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj nasza kolejna rozmowa z panem Lechem Jęczmykiem. Dzień dobry, panie Dzień Lechu. Dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Lechu, spotykamy się w pewnym sensie w nowej sytuacji, w pobliżu polskich granic, na sąsiedniej Ukrainie toczy się wojna. No, chcielibyśmy, żeby to nie była nasza wojna. Chcielibyśmy, żeby ona nie dotyczyła nas. Niestety takie problemy jak napływ uchodźców i to bynajmniej nie tylko ukraińskich, bo... Ale to nie są problemy stworzone z zewnątrz. To Polska sama stworzyła. Dokładnie. Puszczając masy uchodźców bez właściwego rozeznania. Teraz wśród tych uchodźców, którzy chcą się przedostać na teren Polski z terytorium Ukrainy, no różne tam są statystyki, ale niektórzy mówią, że nieraz nawet połowa, pewnie globalnie no to może będzie mniej niż połowa, ale dużą część stanowią uchodźcy z krajów afrykańskich i azjatyckich, którzy się znaleźli na terenie Ukrainy. No i wiadomo, no, każdy, kto się znajdzie w strefie wojny, woli z tej strefy się wycofać i tu niestety... I również kraj ten przyjmujący cieszy się, jeżeli może się pozbyć tej mniejszości. Mhm. W takiej sytuacji? Tak, w każdej sytuacji. Mhm. Co innego, jeżeli są ludzie potrzebni do pracy i do tej pory tak było, że Ukraińców tu przyjeżdżało bardzo dużo, ale przyjeżdżali do pracy. Albo dawali drapaka do Niemiec, albo przystępowali do pracy. I tu zastępowali no, dziurę w sile roboczej. Przecież Polska jest krajem wymierającym, co tu dużo ukrywać. Za mało się o tym mówi, za mało się o tym pisze. No właśnie, czyli zacznijmy może od problemu napływu tak zwanych uchodźców. Do tej pory ci nachodźcy z krajów afrykańskich czy azjatyckich nie mieli prawa używać słowa uchodźcy. No w przypadku Ukraińców, nie w przypadku innych nacji, ale w przypadku Ukraińców uciekających przed wojną, słowo uchodźca, Polska jest pierwszym krajem, do którego uciekają, jest uzasadnione. Tak. I teraz jak pan uważa, no, czy wśród tych uchodźców, bo to trudno tak jednoznacznie powiedzieć, są tylko poszkodowane, nie wiem, kobiety, dzieci, jacyś starcy, którzy uciekają przed działaniami wojennymi, czy mogą być też ludzie, którzy na przykład unikają służby wojskowej na Ukrainie i zamiast bronić swojego kraju w czasie wojny z Rosją, wolą się przedostać na terytorium Polski. Jak pan to ocenia? Z tą tożsamością narodową na terenie dzisiejszej granicy różnie bywa i trzeba... To się można wdać, to jest temat na książkę, prawda? Mhm. Czy ludzie ze wschodniej Ukrainy to są po prostu Rosjanie, którzy zapełnili pustkę po Hołodomorze tak zwanym. Po tym, jak wymarli Ukraińcy z głodu. Ja pamiętam takie zdjęcie, mam zawsze przed oczami. Siedzi człowiek, Ukrainiec, starszy wiekiem, ale nie stary jeszcze, z jedną nogą. Nie ma nogi. I wyjaśnienie jest, co zrobił. Sam sobie amputował nogę, żeby nakarmić wnuczkę, żeby ratować jej życie. Straszniejszego jakoś nie mam, nie mogę mieć straszniejszego wyobrażenia o głodzie. Więc tam na ten teren wkroczyli Rosjanie i dopóki to była Republika Ukraińska, no to żyli sobie normalnie, oni pracowali w fabrykach czy coś pewnie z ukraińskimi kolegami, ale kiedy Ukraina zaczęła budować swoją tożsamość i występować przeciwko Rosji, no to okazało, oni się opowiedzieli po stronie Rosji. Trzeba pamiętać, że w czasie wojny i krótko po Ukraina Zachodnia, czyli Galicja inaczej zwana, tereny zabrane Polsce, opanowane przez banderowców,
oni walczyli po stronie Niemiec przeciwko Związkowi Sowieckiemu, a ci przybysze ze wschodu walczyli po stronie Związku Sowieckiego przeciwko Niemcom i banderowcom. Więc tam jest straszne zaplątanie, straszne zamieszanie i różne lojalności. Jeżeli uciekają, powiedzmy, z tych terenów tacy, którzy nie chcą służyć w wojsku, no to też trudno im coś zarzucać. Mogą uznawać, że to nie jest ich wojsko. Ja znałem zresztą bardzo dziwne historie o ludziach wysyłanych do walki tam w Donbasie, wewnątrz ukraińskie, kiedy pobierano do wojska ludzi, a potem kazano im się umundurować za własne pieniądze, to raz. I po drugie, no znam taką wieś, znam osobę, która z tej wsi polskiego pochodzenia, która to wykorzystała i przeniosła się do Polski. Wrócili z tej wojny, z Donbasu, wykastrowani. Więc takie rzeczy tam się zdarzają. Niesamowite. My tej wojny nie jesteśmy w stanie ocenić. I jak pan ocenia te doniesienia, że prezydent Ukrainy Żeleński, żydowskiego pochodzenia, komik, który zagrał kiedyś w serialu telewizyjnym rolę prezydenta, a teraz nawet pokazują sceny, jak chodzi w tym serialu telewizyjnym z bronią w ręku i strzela w parlamencie ukraińskim. No jest teraz tworzony pewien mit, to jest zrozumiałe, pewnego herosa, pewnego, nie wiem, obrońcy, tak jak obrońca Masady, to teraz on jest obrońcą Kijowa z jednej strony, a z drugiej strony są jego wywiady, kiedy mówi, że państwa zachodnie, państwa NATO za mało pomagają Ukrainie. Czy pan uważa, że tej pomocy jest za mało? Bo ja na przykład osobiście uważam, że to nie jest nasza wojna i pomoc humanitarna to jest jedna rzecz, ale pomoc wojskowa no nie jest w polskim interesie. Nie wiem, czy pan się z tym zgodzi. Tak, uważam, że Polska przesadziła z tą pomocą. Na przykład 100 haubic. No to jest potężna siła wojskowa. Podarowano to Ukrainie. 100 haubic to jest coś. Ale obawiam się, że w tej wojnie nawet te 100 haubic jakoś nie bardzo można wykorzystać. Mhm. To jest bardzo dziwna wojna, taka jakiej jeszcze nigdy nie było. To znaczy, mam tutaj mapkę Ukrainy z gwiazdkami, gdzie atakują Rosjanie. I to te gwiazdki pokrywają właśnie całą Ukrainę, a przecież Rosjanie nie zajęli wielu miast, z innych zostali wypędzeni. To jest taka dziwna... Nawet przy polskiej granicy, pod Lwowem jest gwiazdka. No taka punktowa jakby wojna dziwna. To prawdopodobnie, jeżeli chodzi o Lwów i niektóre, nie wszystkie, ale niektóre inne gwiazdki, to są działania wojsk powietrzno-desantowych rosyjskich, które opanowały lotniska. No tak, tak. To znaczy lotnictwa ukraińskiego jakby nie widać specjalnie w tym sensie. Nie tylko haubice, ale mówi się, że 29 MIG-ów 29, które są w Polsce, ma być też przekazanych właśnie Ukrainie. Jako pomoc Unii Europejskiej, ale są to MIG-i, które służyły w polskim lotnictwie. To są dosyć nowoczesne samoloty i potrafią robić sztuki, których następne generacje, powiedzmy, nie robią, bo nie jest to już potrzebne. Dziwne to wszystko, to znaczy Polska się bardzo angażuje przeciwko Rosji. Ja na starość jestem człowiekiem ostrożnym i bym pomyślał, że przecież kiedyś zostaniemy z tą Rosją, która będzie wrogo nastawiona do Polski, będzie wspominała tę naszą pomoc dla Ukrainy. Natomiast z Ukrainy nie mamy żadnych oznak przyjaźni czy sympatii, ani Zełenski, nie słyszałem, żeby coś powiedział. Wymienia tam kraje, w
którym dziękuję, ale nigdy wśród nich Polski nie było, jak mi się wydaje. To jest bardzo dziwne i ciekawe. Natomiast w Polsce jakieś takie głosy pełne nienawiści. Ja przeczytam tutaj fragment. Jednak samo zablokowanie systemu SWIFT dla Rosji to ciągle za mało. Sankcje muszą być całościowe. Muszą dotknąć ludzi z otoczenia Putina, rosyjskie elity i wszystkich Rosjan, nawet przeciętne rodziny. Każdy Rosjanin musi zostać ukarany za to, co się stało. No i kto to mówi? No, polski polityk Janusz Kowalski, o dziwo, w piśmie katolickim. No. Nie chcę go dręczyć do reszty. Ja o tym mówię. Nienawiścią odpowiada na to, co się tam dzieje. Sankcje muszą dotknąć każdą rosyjską rodzinę i każdy dom. W Europie, a szczególnie w Polsce, funkcjonuje szkodliwy mit, jakoby Rosjanie nielegitymizowali działań swojego prezydenta. O dziwo, są w Rosji jakieś protesty. Są, a to tam trzeba się zdobyć na wielką odwagę, żeby protestować w czasie de facto wojny przeciwko rządowi Putina, rządowi NKWD-stów. No. Panie Lechu, ale to, że ta gorąca wojna wybuchła, tak jak pan pokazał na tej mapce, na całej Ukrainie, to nie znaczy, że ta wojna zaczęła się wczoraj. Ona się zaczęła 8 lat temu, kiedy autonomię ogłosiły Republika Doniecka i Ługańska. One by jeszcze w ramach Ukrainy funkcjonowały, chociaż są to republiki Doniecka i Ługańska w zasadzie w 90% zamieszkały przez Rosjan. Język ukraiński praktycznie jest tam nieznany. I po 8 latach te republiki zostały uznane międzynarodowo przez Rosję, przez chyba Iran, przez kilka państw Ameryki Południowej, czyli jak gdyby stały się, tak jak Kosowo kilkanaście lat temu, osobnymi państwami. I tak jak... Może nie państwami, ale takimi jednostkami autonomicznymi, samodzielnymi właściwie. Czy to nie jest jakaś obłuda, że w przypadku Kosowa, które stało się miejscem, no przede wszystkim centrum przestępczości na Bałkanach, handlu bronią, żywym towarem, handlu organami ludzkimi, i tam się stykają różne mafie i muzułmańskie, i ze wschodu, i z zachodu, ze różnych... Kosowo zostało uznane, mimo że jest to stara historyczna część Serbii, pod egidą oczywiście Stanów Zjednoczonych, natomiast uznanie Donbasu, uznanie Republiki Donieckiej i Ługańskiej za twory, powiedzmy, niepodległe, już niestety spowodowało rozlanie się wojny na całą Ukrainę. Czy to nie pokazuje pewnej obłudy elit politycznych w Europie, na świecie, ale także polskich elit politycznych? Gdyby chciał pan usunąć z polityki obłudę i kłamstwo, to co tam zostanie? No właśnie. No, oczywiście, że tak. Jeżeli nasz człowiek kogoś okradł, to dobrze, jeżeli naszego człowieka okradł, niedobrze. Ukraina stanowi wyjątkowo, zresztą składak, który jeszcze nie stał się narodem i może nie ma warunków, żeby się w ogóle stać. Na przykład taka ciekawa rzecz. Na Krymie Odessa i okolice mają bardzo dużo elementów francuskich. Dlaczego? Dlatego, że w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej arystokraci uciekali do Rosji pod skrzydła carów i bardzo wielu osiedliło się właśnie tam w Odessie. I takie są rzeczy, no. Kiedy istniała Ukraina, to
stara Ukraina do XIII wieku, którą Tatarzy podporządkowali sobie i zniszczyli, była takim państwem, ale trzeba sobie powiedzieć, może Rosjanie niechętnie o tym mówią, że to było państwo stworzone przez wariagów, czyli wikingów, którzy szli tym szlakiem z północy, z Półwyspu Skandynawskiego przez Rosję do Morza Czarnego. I to był słynny taki szlak, gdzie oni pływali od rzeki do rzeki, a między rzekami przeciągali łodzie po palach takich okorowanych, żeby było gładko, polewanych wodą, i przyciągali te swoje lekkie łodzie. Przy czym ci właśnie Norwegowie, wariagowie, jakich nazywa się w Rosji, założyli zarówno księstwo kijowskie, jak i potem księstwo moskiewskie. Wariagowie. Czyli spokrewnieni z wikingami po prostu. To wikingowie byli, nie spokrewnieni, tylko wikingowie. Po prostu wprost wikingowie. Tak, którzy na tych swoich łodziach docierali do Morza Czarnego, rabowali Turków, porywali kobiety. Jest taka słynna pieśń Wołga, Wołga, Majce Radnaja, Wołga Ruska Erika. To jest właśnie o takiej wyprawie na południe i o zdobyciu księżny, którą dowódca musiał zrzucić do wody i utopić, żeby nie wywoływać niesnasek wśród swoich żołnierzy. No więc tak to było. Jest to dziwna mieszanka. Odessa i okolice, osobny teren. Ukraina Wschodnia, osobny teren. Ta środkowa Ukraina z Kijowem, to zupełnie inna historia. Nie, tam nie było banderowskich wpływów. Tam uczestniczyłem w zjeździe Partii Socjaldemokratycznej Ukrainy, w której nie było cienia banderyzmu. Jednak okazała się, miała wtedy jednego ministra, potem... Ta partia? Tak, ministra sprawiedliwości. Potem jakoś rozeszła się, straciła, nie zdobyła znaczącego miejsca w wyborach. No i banderowcy byli najsilniejszą właściwie grupą. Już wtedy widziałem ich, jak maszerowali wielkie chłopy takie z czarno-czerwonymi flagami, i to ja obserwowałem ich z okien pociągu, ale ciarki chodziły mi po skórze. No właśnie, czy warto wracać do trudnej historii polsko-ukraińskiej? Pojawiły się głosy, z którymi mnie osobiście trudno się zgodzić, nawet w głosy wśród działaczy i działaczy regionalnych, ale także polityków centralnych, nawet posłów z Ruchu Narodowego. Na przykład Robert Winnicki powiedział, że nie należy w ogóle mówić o rzezi wołyńskiej, ponieważ to może wpłynąć negatywnie na nasze stosunki ze współczesną Ukrainą, która potrzebuje naszej pomocy. Jak pan taką sytuację by ocenił? Po prostu ostatecznie kończę wszystko, co kiedykolwiek mnie łączyło, czy myślałem z panem Winnickim. To po prostu nie mamy prawa rezygnować z polskiego męczeństwa. Nie powinna to być rzecz, która kieruje całą naszą polityką, ale pamiętać o tym i czcić swoich zamordowanych możemy i musimy. To jest część naszej historii, z tego nie wolno rezygnować. Panie Lechu, będziemy za chwilę rozmawiać jeszcze, bo dzisiaj jest 1 marca, Dzień Żołnierzy Wyklętych, ale jeszcze pozostajmy przy tej sprawie ukraińskiej.
jedną z głównych formacji żołnierzy wyklętych były Narodowe Siły Zbrojne, a one miały w czasie II wojny światowej taką koncepcję, żeby stać z bronią u nogi, że to nie była nasza wojna między Związkiem Sowieckim a III Rzeszą. Nawet byli przeciwko na przykład tej operacji Wachlarz, czyli wysadzaniu pociągów wokół Warszawy, które wiozły zaopatrzenie na front wschodni. Po prostu Narodowe Siły Zbrojne mówiły, to nie nasza wojna, niech się wykrwawiają, my się w to nie mieszamy, nami kieruje ekonomia krwi i polski interes narodowy, a mieszanie się w tą wojnę między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim jest nie w naszym interesie. I czy my nie powinniśmy teraz, jeżeli by rząd polski reprezentował polski interes narodowy, zająć podobnego stanowiska, że to nie jest nasza wojna i Polska powinna wobec tego konfliktu pozostać neutralna, co najwyżej pomoc humanitarna dla potrzebujących. To się zgadzam. Ograniczyć się do pomocy humanitarnej. A w czasie wojny, no oczywiście, że wysadzanie torów i pociągów, które wiozły amunicję na front wschodni, nie było w interesie Polski. To rzeczywiście była nie nasza sprawa. Podziwiam wtedy te Narodowe Siły Zbrojne, które pod koniec wojny po prostu przebijały się na zachód, do armii Andersa. Brygada Świętokrzyska, najbardziej znany przykład. Brygada Świętokrzyska, która uratowała masę ludzi, żołnierzy, bo tutaj by ich wykończono. Komuniści by ich wymordowali. Poszli, przebili się, potrafili zastraszyć Niemców. No, zrobili to, co trzeba było i co można było zrobić. Potem wielu z nich służyło w takich oddziałach wartowniczych, tak zwanych, które po stronie aliantów potem porządkowały jakby okupowane Niemcy, wstępując do tych oddziałów wartowniczych. Rozpełzli się po świecie, Stany Zjednoczone, poznałem takich ludzi, rozmawiając z nimi, no uratowali się i przed Niemcami, i przed komunistami. Panie Lechu, jeszcze wracając do tego konfliktu obecnego, jak to się pana zdaniem dzieje? Czy ta propaganda wojenna, na przykład ukraińska, jest tak dobrze skonstruowana, że nagle w Polsce pojawia się mnóstwo ludzi, którzy wspierają Ukrainę i wierzą we wszystkie, nawet udokumentowane już w tej chwili, że są to kłamstwa strony ukraińskiej. Na przykład słynna sprawa tak zwanej Wyspy Węży, gdzie prezydent Zełenski powiedział, że kilkunastu pograniczników ukraińskich zginęło w bohaterskiej walce z Rosjanami. Że wszyscy zginęli, że wszyscy będą odznaczeni tytułem bohatera Ukrainy. Natomiast dzień czy dwa dni później w internecie pojawia się obraz, że wszyscy, chyba 62 pograniczników z Wyspy Węży, autokarem jadą w Sewastopolu, są zatrzymani przez Rosjan, są oczywiście w rosyjskiej niewoli, ale nie widać, żeby byli jakoś specjalnie ranni, nic się nie mówi o trupach. I dlaczego Polacy, bo wiemy, że są środowiska polskie, które te kłamstwa ukraińskie powtarzają, podbijając temperaturę tego konfliktu, przecież temperatura i tak jest wysoka, to już nie jest zimna wojna, to jest gorąca wojna, jeszcze dolewać oliwy do ognia, czy to jest, czy to źle świadczy o tych Polakach, którzy powtarzają tego typu propagandę? Na wojnie tak jest, że kłamstwo przeciwko kłamstwu, jest propaganda wojenna, wyolbrzymia się pewne rzeczy, inne się wycisza, no to jest część wojny. I tutaj Polacy podchwycili czym prędzej element propagandy ukraińskiej i go tutaj rozpowszechniali. Ci żołnierze poddali się
kiedy sprawa była beznadziejna, po prostu wystrzelali amunicję, a naprzeciwko nich stały dwa okręty chyba wojenne, prawda, więc... Jeden to duży jakiś nawet, jakiś chyba krążownik i jakiś jeden mniejszy. Także mogli tę wyspę po prostu rozpylić, no, razem z ludźmi. I oni się rozsądnie, no, poddali się i tyle, no. Mhm. Pobędą w niewoli. No właśnie, poza tym, no, jeszcze inny przykład, rakieta chyba w Kijowie, która uderzyła w blok mieszkalny. Propaganda ukraińska napisała, że to była rakieta rosyjska wystrzelona przeciwko osiedlu mieszkaniowemu. Specjaliści, którzy zbadali trajektorię lotu i tak dalej, stwierdzili, że była to rakieta przeciwlotnicza ukraińska, która uległa jakiejś awarii, chyba. Nie trafiła w samolot. Nie trafiła w samolot i po prostu trafiła w budynek własny, ukraiński, nie? Ale no oczywiście tu trzeba być bardzo ostrożnym, bo tak jak pan powiedział, obie strony uprawiają swoją propagandę i bardzo łatwo ulec takiej propagandzie, natomiast nie powinno się takiej propagandy powtarzać dalej, no bo to... No niestety Polacy tutaj dosyć jednostronnie i... I naiwnie. No... Tak, tak. Kupują wszystko, prawda? I te głosy takie nienawiści w stosunku... Wszyscy Rosjanie powinni ucierpieć, prawda? Kobiety i dzieci, tak jak tutaj czytałem. Wszystko to jest bez sensu. Każda wojna jest tragedią. I w tej chwili, no, najdziwniejsze jest to, że Rosjanie po paru dniach wojny zgodzili się na jakieś rozmowy na granicy białorusko ukraińskiej. Mają się odbyć rozmowy po kilka osób z każdej strony. W Homlu chyba. No, Homel to jest takie miasto na Białorusi w pobliżu granicy i rosyjskiej, i ukraińskiej. Tak. No więc dziwne rzeczy, żeby tam jakoś zaklajstrowali ten. Być może, że po prostu Rosjanom, czy teraz nie wolno mówić, że Rosjanom, tylko Putinowi. Putinowi się ta wojna nie udała, coś tam się przeliczył, prawda, i widzi, że to by się przeciągało na długi czas. A jest przecież wojskowe słynne powiedzenie, że o ile słyszymy o wojnach błyskawicznych, które szybko osiągają swoje cele, o tyle nie słyszano o wojnie ciągnącej się długo. No tu mamy przykłady wojny przeciwko Afganistanowi czy Wietnamowi, gdzie potężne Stany Zjednoczone z nosem zostały, prawda? Musiały się wycofać. Tak jak wcześniej z Afganistanu wycofali się Rosjanie. A jeszcze wcześniej Anglicy. A jeszcze wcześniej Anglicy. Dlatego Afganistan nazywany jest cmentarzem imperiów. Panie Lechu, przejdźmy może do tematu, który został już tutaj poprzez Narodowe Siły Zbrojne zasygnalizowany. Jest dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Myślę, że ważna data, bo przypominająca refleksję, przypominająca historię nad tak zwaną drugą konspiracją, czyli konspiracją, która się zaczęła po zmianie okupantów, no bo tak naprawdę odejście, wyparcie wojsk niemieckich z Polski zaskutkowało nie jakimś wyzwoleniem, tylko narzuceniem Polsce kolejnego wrogiego nam ustroju, kolejnej często krwawej też okupacji, może nie tak krwawej jak niemiecka, ale jednak też bardzo restrykcyjnej, która pociągnęła za sobą dziesiątki tysięcy ofiar. Tak, przy czym to była dziwna okupacja, ponieważ Rosjanie, o ile mieli całkowitą swobodę, mogli sobie pohulać na terenach poniemieckich, przecież przez Królewiec i Prusy Wschodnie przeszła armia czornopagonników. Mieli czarne pagony. Dlaczego? Chyba, żeby ostrzegać innych żołnierzy rosyjskich, żeby się do nich nie zbliżać.
to byli bandyci wyciągnięci kryminaliści z obozów koncentracyjnych. Kryminaliści, którzy... No, to jeszcze była taka historia, ja za bardzo dobrze znam tą rosyjską historię. Nie poszli do tej armii prawdziwi bandyci, tak zwany wor w zakonie, którzy należeli do cechu bandyckiego. Natomiast poszło takie tałataństwo. I opowiadał mi porucznik sowiecki wówczas, że jeden z żołnierzy właśnie takich, bo on stanął na czele, o dziwo, zachorował, jak dołączył do armii, to dostał taką pluton bandytów. I jeden z tych jego bandziorków prosił go o 3 dni urlopu. Mówi, człowieku, 3 dni urlopu, co ty z frontu dojdziesz, gdzie ty mieszkasz? A on gdzieś tam na Syberii mieszkał. Jak tam dojdziesz? Nie, ja nie na Syberii. A gdzie? No tu w sąsiednim froncie miał coś do załatwienia. A więc to było kilkanaście kilometrów. Poszedł na 3 dni, wrócił. Okazało się, że miał stare porachunki, dowiedział się, że tam jego wróg jest, poszedł, zarżnął go i wrócił. Na froncie to się wszystko działo. Dla nich to było, te porachunki były ważniejsze niż walka frontowa z innym krajem, czego oni nie rozumieli. No i tacy ludzie poszli tam, powiedzmy, północą i ci mogli pohulać z Niemkami, z Niemcami robić, co chcieli. Natomiast ci na terenie Polski mieli bardzo surowe zakazy, jak się mają prowadzić. My uważamy, że to byli bandziory, a to był szczyt tego, co można było osiągnąć z ich, powiedzmy, takim pacyfikacją. Mój ojciec był świadkiem, jak na Pradze, tak? Na Pradze, na Grochowie właściwie. Sklepik mały, po 3 schodkach, mały sklepik, różne rzeczy. Front przeszedł właśnie przed chwilą, a wódka jest, wszystko jest, sklep, kolejka stoi i na to wszystko ten sowiecki żołnierz. Nie mówię Rusek, bo nie wiem, to już kiedy doszli do Warszawy, to już armia sowiecka składała się w znacznej mierze z tych nacmenów, przedstawicieli innych narodowości, bo już 2 armie albo 3 stracili, poszły na śmierć. No i on, jak zobaczył wódkę, to nie wytrzymał, wpadł do sklepu, rozepchnął te babki, które tam stały, wyrwał butelkę wódki i wybiegł przed sklep i od razu odbił butelkę i zaczął pić. No. To dla niego takie było ważne. I przychodził jakiś młody lejtnant, czyli porucznik sowiecki, z takich, no może chłopców po maturze, czy coś takiego. Zobaczył to, bez wahania wyjął rewolwer i go zastrzelił. No i te baby, które przed chwilą na niego krzyczały, już zaczęły opłakiwać tego zastrzelonego. Takie były historie. Były oddziały kobiece. Po przekroczeniu granicy polskiej, tej przedwojennej, dostały majtki. Przedtem one walczyły w spódnicach, ale bez majtek. Musimy zdawać sobie sprawę. Przysłano na te tereny dawne polskie urzędników i przed wyjazdem na zachód, czyli na tereny polskie, w domu towarowym dostawali garnitury, koszule i krawaty, czego w życiu nie nosili nigdy, prawda? No takie to były historie i to trzeba pamiętać. Mnie mówił oficer, ja jestem rusycystą z wykształcenia, znam rosyjski dobrze, wydawałem literaturę rosyjską i mówił mi oficer rosyjski, że dla nas najtrudniejsze było przejście przez Polskę. Właśnie dlatego, że było tyle zakazów i taka dyscyplina prowadzona, niespotykana u nich. No więc tak to wyglądało i to wkroczenie tutaj. Dla nich też było dziwne, jak się okazuje. Nie tylko dla nas był to najazd dziczy wschodniej, a dla nich
był to terror zachodni, frontowy. Panie Lechu, pan miał okazję poznać jako dziecko jednego z najsłynniejszych żołnierzy wyklętych, rotmistrza Witolda Pileckiego. Oczywiście słowo poznać to może trochę za dużo powiedziane. Miał pan z nim okazję kilka razy się spotkać jako dziecko. Nawet... Ja oczywiście z nim nie rozmawiałem, tylko patrzyłem. Wiedziałem, że to on jest. Słuchał pan rozmów swojego ojca z nim na przykład? No... Pewnie kiedy dochodziło do prawdziwych rozmów, to mnie wyrzucano z pokoju, bo ja byłem... miałem wtedy co 8 lat. Bardzo dobrą pamięć i zawsze słuchałem, co dorośli mówią. Mnie nie interesowały zabawy z dziećmi, tylko... W razie czego byłby pan świetnym informatorem, o czym tata rozmawiał, na przykład z Pileckim. Nie, ponieważ ja od dziecka wiedziałem, że z wrogiem się nie rozmawia. Jak pozostał Witold Pilecki w pana pamięci? Ja specjalnie nie czytałem za dużo książek, nie chciałem patrzeć przez literaturę na niego, pamiętać to, co widziałem. No więc on przyjechał w którym roku? 47 czy już 8 był. Ojciec prowadził wtedy warsztat w Alejach Jerozolimskich. I Pilecki tam przesiadywał. Do niego przychodzili goście, rozmawiali. Pamiętam to miejsce. Na półpiętrze taki był cały stolik, który potem u nas w mieszkaniu był długo. Kanapa, dwa fotele wyściełane i tam się odbywały jakieś rozmowy. Ale no, krótko mówiąc, kiedy wrócił Pilecki z zachodu, z Włoch do Polski, to też chyba może jedno z pierwszych miejsc, gdzie zwrócił się do ojca. Ja pamiętam, jak zapukał, wszedł do drzwi, a do przedpokoju popatrzeć, kto to przychodzi. I zobaczyłem, że ojciec zbladł zupełnie. Wprawdzie nie był takim człowiekiem, który mógłby zemdleć, ale pobladł zupełnie, zabrał go do drugiego pokoju, mnie wyrzucił. Ja mówię, tato, kto to? A on mówi, taki znajomy ze wsi przyjechał i tego. No więc takie były sprawy. A to, jak ojciec z tego wyszedł wszystkiego, to jest inna sprawa. Na takim planie organizacji Pileckiego ojciec figuruje, ale z przekręconym nazwiskiem. Dzięki Bogu. Może to go uratowało. Ja tak myślę, bo to była osobna historia. No po prostu to była nagroda za to, że w czasie wojny ukrywał Żyda. Ukrywaliśmy właściwie Żyda, bo on w każdą niedzielę z nami jadał obiad i tak dalej. To jest, no, historia Pileckiego to jest osobna rzecz, ale też znam parę historii niesamowitych. No, Pilecki działał jako rezydent wywiadu generała Andersa i drugiego korpusu w latach 45-47 i po aresztowaniu oczywiście, pomimo że to była działalność wywiadowcza, Pilecki w swojej organizacji generalnie nie miał broni, nie miał, powiedzmy, to była działalność głównie polityczna i wywiadowcza. Na procesie kłamał. On nawet napisał wiersz do Różańskiego, siepacza takiego komunistycznego, ale... Kto napisał wiersz? Pilecki. I właśnie on tam tłumaczył, że on tych ludzi oszukał, że oni nie wiedzieli, co robią, i tak dalej, i tak dalej. Robił wszystko, żeby bronić swoich żołnierzy. Nawet za cenę jakby oczerniania samego siebie. Niesamowity człowiek. Były projekty, żeby go nawet
Kanonizować. Kanonizować, na świętego zrobić, ale przypuszczam, że sprawy męsko-damskie jakoś to uniemożliwiły. Dobrze, to tyle co ja uważam, że sprawa żołnierzy wyklętych to jest jedna wielka tragedia, ponieważ ci ludzie podjęli walkę, nie wierzyli, że Polska zostanie porzucona na łaskę Sowietów i że takie będą rządy sowieckie i takie zbrodnie przeciwko Polakom. I z każdym rokiem było coraz gorzej. Ile można ukrywać się w lasach, siedzieć w tym wszystkim i stopniowo tracić nadzieję, bo przecież już nie było nadziei. Dla mnie wzorem jest to, o czym mi opowiadano, takim żołnierzu właśnie z lasu, który już dłużej nie mógł tego wytrzymać. Wyszedł na drogę, na szosę z automatem w ręku i szedł sobie, coś tam pogwizdywał i co jakiś czas strzelał po ziemi. I nadjechał samochód pełen, nie pamiętam, czy to byli Polcy, czy Sowieccy, jacyś NKWdziści. Jacyś NKWdziści. Czy już ubecy. I on nie uciekał, szedł naprzeciwko tego samochodu, wywijając automatem. No i oczywiście go zastrzelono na szosie. No, w ten sposób popełnił honorowe samobójstwo. Nie widział innego wyjścia. I to by była o żołnierzach wyklętych taka smutna, ale prawdziwa historia. Panie Lechu, kolejny etap historii to czas po 1956 roku. Chcę go poruszyć z tego powodu, że miesiąc temu zmarł Przemysław Górny, czyli jeden z działaczy Ligi Narodowo-Demokratycznej, która działała w zasadzie krótko, bo przez niecałe 4 lata, w latach 1957-60 jej członkowie zostali aresztowani. Sam Przemysław Górny spędził kilka lat w więzieniach w okresie socjalizmu, w okresie komunizmu w Polsce. Jest książka na temat Ligi Narodowo-Demokratycznej, Dzieje nieznanej formacji opozycji niepodległościowej w PRL. I tu między innymi postać Przemysława Górnego jest przybliżana. Występują tutaj takie postacie również, jak które znałem osobiście albo znam, bo są też żyjący. Zmarły Leon Mirecki, zmarły Józef Kosecki, a spośród żyjących Henryk Klata czy Marian Barański. To są te osoby, które nawet są tutaj pokazane na zdjęciu w takiej galerii tych postaci. Jak pan w ogóle ocenia tą działalność tej Ligi Narodowo-Demokratycznej, która oczywiście skala tej działalności była niewielka, ale była to próba działalności takiej antykomunistycznej w duchu narodowym. Antykomunistycznej, ale legalnej chyba. Czy półlegalnej. No nie, jeżeli chodzi o samą ligę, to ona była nielegalna, nie, natomiast w tym samym czasie na przykład Przemysław Górny był szefem, on chyba wstąpił do Zrzeszenia Studentów Polskich, do ZSP, a także działał w różnych organizacjach, które po 1956 roku prowadziły działalność legalną, natomiast sama Liga Narodowo-Demokratyczna była organizacją konspiracyjną. Chcę powiedzieć jedno. Ja jestem starym człowiekiem na wylocie. Kiedy się to działo, miałem lat 20, w 1956 roku. I to był niesamowity czas, jakby wytchnienie, jakby powtórne wyzwolenie.
że oto porzucamy komunę, jesteśmy znowuż Polakami, załatwiamy polskie sprawy i na czele tego wszystkiego stał Gomuła, który przecież, ale odsiedział w takim półwięzieniu komunistycznym, w izolacji. No kilka lat. Kilka lat. Od 48 roku. Tak, także uważano, że jakby odpokutował ten swój okres do 48 roku i że można mu wierzyć. Rzeczywiście zrobił wtedy bardzo dużo przez te dwa lata i później krótko, a potem no jednak poszedł torem takim komunistycznym, robił to, co musiał. Natomiast to zachłyśnięcie się wolnością było niesamowite i przyszedł 57 rok, rok wolności się skończył, Gomułka na placu przed Pałacem Kultury wygłasza przemówienie i mówi, no już dobra, pożartowali, teraz do roboty z powrotem i tak dalej. I niektórzy ludzie jeszcze próbowali mu tam bić brawo. Ja wracałem, mimo że byłem bardzo młody, nie dawałem się nabierać na takie rzeczy i wracałem przygnębiony z tego. Skończył się to okno wolności się skończyło i potem było coraz ciaśniej zamykane. To tyle. I jeszcze, ja chciałbym jeszcze jedną rzecz poruszyć. Czy coś dobrego może wyjść z tej wojny, nie naszej, ale takiej bliskiej? Mogą wyjść złe rzeczy, to znaczy napływ Ukraińców, co najmniej nie lubiących Polski, ale są oznaki, że może się uspokoić Unia Europejska ze swoimi historiami, szaleństwami. Ze swoimi szaleństwami w sprawie węgla, kopalni, energii atomowej i tak dalej. Oni po prostu muszą mieć też jakieś zapasy energii i chyba się to zmienia. Chyba wobec faktów brutalnych te kretyńskie pomysły słabną bardzo. Może coś dobrego z tego złego wyjdzie. Panie Lechu, dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Lech Jęczmyk. Polecam książki, które mówią o tych historiach, o których żeśmy tutaj mówili. Po pierwsze książki, które są do nabycia w cep-sklep.pl. Ukraińska szachownica. Kto i po co wywołał wojnę na Ukrainie? Myślę, że bardzo ważna książka, warto do niej zajrzeć. Polecam książkę Liga Narodowa, Narodowo-Demokratyczna, 1957-1960. Myślę, że też ważna pozycja. A także zbliżająca się rocznica wydarzeń w marcu 1968 roku. Za tydzień znowu będą obchody i będzie się mówiło o polskim antysemityzmie, a to była przecież rozgrywka pomiędzy frakcjami partyjnymi. Polecam książkę, którą... Przełożymy na następne spotkanie, co mam na ten temat do powiedzenia? Czy teraz można? No to proszę, bo chciałem tylko pokazać książkę pod pseudonimem Jerzy Brochocki. Kryje się Ryszard Gontarz i napisał książkę Rewolta Marcowa, Rodziny, Życie i Śmierć PRL-u. Może na ten temat jeszcze na zakończenie parę słów, panie Lechu. Ja chcę powiedzieć co innego. Bardzo źle się pisze o tym okresie, strasznie ograniczając pole widzenia. Tego typu akcje antyżydowskie były rozgrywane w Polsce, w Rumunii, na Słowacji, cała ta Europa Wschodnia, gdzie komuniści rządzili, Rumunia, powiedzmy, tego typu akcje o wiele większe niż w Polsce były rozgrywane i sięgały aż do Egiptu, bo w Egipcie powstała prowokacyjnie, stworzono organizację żydowską, która miała być antyegipska, i poszła na śmierć, ale w ten sposób wywołano konflikt izraelsko-egipski, a wszystko było po to, żeby wypędzać Żydów do Izraela.
To wszystko... to była część większej układanki. To była... Marzec 1968. Tak. Układanki, która sięgała od granic Polski aż do Egiptu. Dziękuję za to wyjaśnienie. Na zakończenie jeszcze tak. Najnowsza książka dotycząca Białorusi. Białoruś, anatomia kryzysu. Biblioteka tygodnika Myśl Polska. Książka Jak stwarzaliśmy Rosję. Mariusz Świder. Polskie korzenie rosyjskiego imperium. Myślę, że bardzo ważna książka. I jeszcze dwie książki polecę. Nesta Webster. Światowa rewolucja iluminatów. Spisek przeciwko cywilizacji. Myślę, że bardzo ważna książka. Stara książka, ale bardzo ważna. Stara, ale bardzo wartościowa. Wszystkie książki, o których mowa, do nabycia w cep-sklep.pl oraz książka Henryka Pająka Plagi Sanhedrynu. To jest 77. książka pana Henryka. Myślę, że jeszcze jakieś inne tytuły też będą dostępne. Proszę sprawdzać na cep-sklep.pl. Oczywiście książki nasze w serii Jedynie prawda jest ciekawa i Gorące tematy. Proszę również o dalsze wsparcie finansowe, darowizny na cele statutowe, media, edukacja, wydawnictwa. Prosimy kierować na numer konta, który jest widoczny na pasku na dole ekranu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Z Panem Bogiem. Do widzenia Państwu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.